Witam bardzo serdecznie wszystkie zgromadzone dzieci. Dziękujemy bardzo, że przyjęliście zaproszenie na nasze przedstawienie. Grupa teatralna Dwójeczka, bo taką nazwę dzieci sobie wybrały, przygotowała dla Was spektakl o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach. To jest pierwsza niespodzianka. A po krótkiej przerwie, po tym przedstawieniu, będzie jeszcze drugie przedstawienie przygotowane przez dzieci ze Śląskiego Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do uważnego obejrzenia przygotowanego naszego spektaklu. Poproszę o brawa, aby dzieci opanowały temat. Mieli wszystko, czego tylko pragnąć może człowiecza głowa. Perły, szlachetne kamienie, wspaniały zamek. Jednak król miał wielkie zmartwienie. Zabrakło dziedzica, któremu mógłby powierzyć swoje mienie. I nagle stała się rzecz niesłychana. W całym zamku radość zapanowała. Hurra! 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 Bo królowa dzieciątka się spodziewała. Minęło 9 miesięcy. Na świat przyszła śliczna dziewczynka. O policzku białym jak śnieg, włosach jak len. I choć nie była chłopcem, wszyscy ją bardzo pokochali. I ze względu na jej urodę Śnieżką nazwali. Lecz szczęście rodu królewskiego krótko trwało. Bo pewnego dnia królowa się nie obudziła i Śnieżka jako sierotka odtąd żyła. Minął rok, żałoba się skończyła i na zamku piękna niewiasta się pojawiła. Król był nią zachwycony i powiedział: nie chcę dłużej żyć bez żony. Wkrótce odbył się ślub. Bardzo szybko okazało się, że druga żona króla troszczyła się jedynie o swą urodę i codziennie pytała o nią czarodziejskie zwierciadełko. Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Błyszczysz, królowo, jak gwiazdy na niebie. Nie ma osoby piękniejszej od ciebie. Ach, jaka jestem szczęśliwa! Nic mej urodzie nie ubywa, to dzięki płatkom Nestle. Ciągle je jem, bo wiem, że dzięki nim nigdy nie utyję, a o urodę swoją dbam i najnowszego kremu Vichy każdego dnia używam. Tymczasem Śnieżka rosła i piękniała z każdym dniem. Pewnego ranka królowa znów zapytała zwierciadełko. Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Królowo, jesteś tak piękna jak gwiazdy na niebie, lecz twoja pasierbica piękniejsza od ciebie. Co? Co ty pleciesz? Moja pasierbica? Ta smarkula? Przecież ona jeszcze do poduszeczki się przytula. Nie, to niemożliwe. Nie ma osoby piękniejszej ode mnie na całym świecie. Chyba że mnie oszukano i przeterminowany krem mi sprzedano. Nie wiem, pani, tego dokładnie, ale słyszałem, że tak już postępowano. Wielu klientów w ten sposób oszukano. Niech ja dojdę do tego kupca. Najpierw roześlę za nim list kończy, a potem niech kat go wykończy. Ale teraz mam ważniejsze zmartwienie. Nie dopuszczę, by Śnieżka była piękniejsza ode mnie. Muszę zgładzić tę dziecinę. Chociaż ma tak niewinną minę. Hej, strzelcze, przybywaj. Jestem pani na twoje rozkazy. Coś ty taki przestraszony. Nie bój się, nie każę ci ściąć głowy. Musisz wypełnić tylko moje rozkazy. Zaprowadź Śnieżkę do lasu i tam ją zabrać.
straszny rozkaz mam wykonać. Okrutnej woli królowej podobać. Nie, nie zrobię tego. Śnieżka nie zasługuje na coś tak okropnego. Myśliwy i Śnieżka idą przez las. Kochany myśliwcze, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego widzę zły w tych oczach? A Śnieżko kochana, królowa wczoraj strasznie rozkaz wydała. Ciebie królewną zgładzić kazała i swą urodą więcej jej nie zagrażała. Tak, to straszne, ale nie martw się, nie musisz mnie zabijać. W lecie się ukryję i już nigdy do zamku nie wrócę. Tak, to dobre rozwiązanie, ale uważaj Śnieżko na siebie i wybacz mi, że nie mogę ci pomóc. Nie martw się o mnie. Wróć na zamek i opiekuj się mym ojcem, bo on będzie cierpiał ogromnie. Czy słońce na niebie, czy burza ulewna? Wędruje po świecie samotna królewna i śpiewa o wilku zielonym wędrowa, że wszystko samotnie wędrowa. Zapłacze dziś wietrzyk nad dolą niebogi, rzucając leciutko listeczki pod nogi. Słoneczko i księżyc promyki wspomają, wędrować przez świat pomagają. O, jaka jestem już zmęczona, odpocznę troszeczkę. Nagle w oddali dostrzegła domek. O, jakaś matka w oddali. Podejdę bliżej i zobaczę, kto tam mieszka. Podchodzi do domku i puka, ale nikt nie odpowiada, więc zagląda do środka. Cóż, to nie ma nikogo? Rozejrzę się troszeczkę. Widzę 7 miseczek. 7 kubeczków, 7 łyżeczek, 7 widelczyków i 7 łyżeczek. Ciekawe, do kogo to wszystko należy. Odpocznę troszeczkę i poczekam na gospodarzy. Śnieżka zasypia, a z oddali słychać śpiew krasnoludków. To ty, babciu, wychodziłeś ostatni i na pewno zapomniałeś zgasić.
wszystko na mnie. Ja wiedziałam, że tak będzie. O, widzę jakieś ślady. Czyżby w naszym domku był jakiś intruz? Może złodziej? Cóż ty mądrala, jaki złodziej? Przecież nic cennego nie mamy. Ostatni okres placówki został mi tak sprzedany, a od wtorku w skrzydlanej pustki mamy. Nikt tam chce się spać. Ja tu odpocznę, a wy lepiej to sprawdźcie. Poczekajcie, ja to sprawdzę. Jeśli nie wrócę, to uciekajcie, ale szybko. Ja tam bym zawiadomił straż leśną. Chodźcie do mnie, szybko. W naszym domku jest piękna dziewczyna. Może jej się spodobam? Uwaga, budzi się! Gdzie ja jestem? W naszej kwastce! Ale skąd się tu wzięłaś? Musiałam uciekać przed złą królową, moją matką. Nie mam się gdzie podać. Zostań z nami, Śnieżko! Będziesz zajmowała się naszym domem! Hejko! Zostań z nami, Śnieżko! Hejko, hejko, będzie na wesoło. Hejko, hejko, zostań z nami, Śnieżko. Hejko, hejko, będzie na wesoło. Krasnoludki zasiadają do kolacji, Śnieżka podaje posiłek. W tym samym czasie w komnacie złej królowej. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Piękna jesteś, królowo, jak gwiazd na niebie, lecz najpiękniejsza jest królewna Śnieżka, która z krasnalami w leśnej kartce mieszka. A, oszukał mnie ten myśliwy, nie zabił Śnieżki. Muszę dokonać tego sama. Przebiorę się za starą kobietę i pójdę do babki krasnoludków. Poczęstuję Śnieżkę zatrutym batonem. Jak go zje, na pewno stanie się trupem. Ha, ha, ha! U krasnoludków. Jestem najpiękniejsza. Ach, jak cudownie.
krasnoludków do domu. To już był w naszym domku. Zostawił na ścieżce papierek. Coś się stało na naszej ścieżce. Nie ruszaj się, nie otwiera oczu. Śnieżko, Śnieżko, otwórz oczka, kochana. Pierwszy to był Tatrz.
Pani Głogowicka. Laluś, Rozalka Kopal. Mąbala, Sypia Kiel. Świoch, Ola Poczerwoka. Gacio, Paula Dwolińska. No i Matuszek. Tak, Małgosia Krzyżak. Bardzo, bardzo. Nie na suki? A przepraszam, jeszcze jeden klasnoludek. To była Oliwia. Zapomniałam. Oliwia Chłop. Tak? Maruda. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam bardzo pogratulować naszym dzieciom, młodym adeptom sztuki teatralnej, pięknego występu w prawdziwym teatrze. Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy oglądać Was na scenach krajowych i zagranicznych. Życzymy sukcesu, dalszego rozwoju i gratulujemy pięknego występu. Jeszcze chcielibyśmy serdecznie podziękować naszej pani reżyser, pani Krysi Bugowskiej-Marcinkowskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy aktorom ze szkoły, a teraz mała przerwa i za chwilę drugie przedstawienie, tak?